Cześć moi piękni. Dotarliśmy już do 10 dnia projektu Halloween. W projekcie Halloween przez cały październik wrzucam po jednym tutorialu i jednej charakteryzacji dziennie, czyli w sumie 31, można policzyć. Oprócz tego, że pokazuję Wam charakteryzację na wybrane postaci, co 6 dni zmieniam temat przewodni. Dzisiaj akurat realizujemy temat komiksowo-filmowo, a dzisiejsza postać to kolejny po Venomie wróg Spidermana, czyli dr Connors, zwany też Jaszczurem. Nikt by się nie domyślił. Jaszczur. Jeśli chcecie podglądać mnie przy pracy oraz patrzeć, jak się wydurniam, śmiało subskrybujcie mój kanał. Wtedy będziecie naprawdę szczęśliwi. Spełnicie swoje marzenia. No to co? Malujemy? Nie wiem jak wy, ale ja maluję. Żartuję, już namalowałam. A dzisiaj zaczynamy od ogolenia sobie brwi. Oczywiście w przenośni, bo zostały one ukryte pod grubą warstwą kleju i pudru. Zanim przeszłam do twarzy, naszkicowałam sobie szybciutko fartuszek. A na twarz pędzlem kabuki nakładam dwa odcienie zielonej farby wodnej z Diamond Effects. Nie robię tego bardzo precyzyjnie, to już nie jest taki wzór komiksowy z wyraźną kreską. To takie celowo trochę niedbałe nałożenie tej pierwszej warstwy farby dało nam od razu złudzenie takiej delikatnej faktury. Zieloną farbą z odrobiną brązu zaznaczam z grubsza wszystkie kontury i linie. Metaliczny cień znyksa w dwóch odcieniach nada tej mojej zieleni fantastyczny połysk, w nim nie ma żadnego blokatu i dzięki takiemu właśnie mienieniu się ten mój jaszczur nie będzie taki całkiem matowy. No, każdemu należy się krótka przerwa, ale wracamy. I przechodzę do dość drobiazgowej roboty, ponieważ każdą łuskę z osobna muszę sobie po prostu narysować. Właściwie to chyba nie są łuski, jakieś płytki? Nie wiem, możecie mi to napisać, co to jest właściwie. Oczywiście na szyi i dekolcie powtarzam wszystkie te same kroki. I w ruch idzie mój najlepszy przyjaciel, czarny cień. Posłuży mi on oczywiście do pogłębienia wszystkich cieni. Czarną farbą zaznaczam jeszcze tylko najbardziej wyraźne linie i przechodzę do światła. Najjaśniejsze miejsca rozjaśnię wyjątkowo tym razem farbą tłustą. A to dlatego, że zależało mi na takim miękkim efekcie takiego rozproszonego światła. A tę farbę można bardzo fajnie rozetrzeć na tej warstwie wodnej farby. Fartuszek maluję na biało, natomiast nie chcę, żeby to była taka czysta biel. Dlatego nakładam dosyć cienką warstwę farby, żeby moja skóra trochę spod niej prześwitywała. Dodaję cień przy kołnierzyku. I oczywiście założę jeszcze przegenialne soczewki Black Cat, które znajdziecie na eye2eye.pl. Tutorial dzisiaj był dosyć skrótowy. A to chyba dlatego, że etapów przy tej charakteryzacji nie było aż tak wiele, natomiast były one dosyć długie. Ja osobiście w skórze jaszczura czułam się fenomenalnie i jest to jedna z moich ulubionych charakteryzacji. To wszystko na dziś. Widzimy się jutro. Będzie mściwie. Po 4 godzinach malowania człowiek już nie jest normalny. Nie jest normalny, nie jest normalny. Ja wiem. Ja wyglądam jak dinozaur. Jak T-Rex.